No i wakacyjny czas, drodzy Państwo, rzeczywiście szybko leci, 25 dzień lipca, ponieważ promienie słońca dosięgają także i kina, a że film, o którym będziemy dzisiaj opowiadać, jest zawsze słoneczny, to proszę się nie dziwić anturażowi naszego gościa, który jest dzisiaj z nami. Dzień dobry, Rafale, Rafał Muścicki. Lato, zdecydowanie lato, lato i wyczekiwany chyba letni film. Ale te okulary też są znamienne, bo będziemy dzisiaj mówić o dwóch superbohaterach związanych z uniwersum X-Menów, co by nie powiedzieć. Deadpool i Wolverine wkraczają, ale chciałbym zacząć od tego, że wiesz, jednak w wersji roboczej film miał kontynuację, Deadpool 3. Taki był tytuł roboczy. Nie wiem, skąd później nagle ta decyzja o tym, żeby pojawił się w tytule i Deadpool, i Wolverine. Myślę, że to jest kwestia tego, że bawimy się w kontrasty i lubimy to. Czyli rozrywkowość, przebojowość Deadpoola i powaga i taka nostalgia Wolverina, zderzenie tych dwóch światów, nic piękniejszego. I to też jest taki zabieg marketingowy też, żeby pokazać też jak gdyby połączenia. My to kochamy. Mhm. Ja pamiętam, jak się uniwersum Spidermana wmieszało w Venoma, no to tutaj Tom Hardy, który się pojawia nagle w uniwersum Spidermana, to budzi emocje i myślę, że to też jest to dla tych laików, którzy nie siedzą w tym. Dla wszystkich, którzy siedzą w komiksach, którzy siedzą w całej rzeczywistości marvelowskiej, to wiedzą doskonale, jak to wszystko funkcjonuje, jak to wszystko działa, czekają. I tutaj chyba nie należy nawet spoilerować, dla nich to też będzie taka zaskoczka. Tak, na pewno w każdym razie Deadpool skradł serca miłośników X-Menów, wkraczając, pukając w pewnym momencie do tego ich świata. No i Ryan Reynolds i Hugh Jackman, którzy nie ukrywają swojej przyjaźni, naprawdę stworzyli zabawną parę, bo powiedzmy szczerze, no, mówimy o hollywoodzkim kinie, takim typowo zabawowym, komercyjnym, ale mającym nam dać po prostu 90 minut dobrej zabawy, a wiemy, że i humoru słownego, w którym tam występuje, jest dużo. No a poza tym też mamy do czynienia z tak naprawdę dobrymi aktorami, do których już ta łatka tych postaci przylgnęła na dobre. I myślę, że już czasami niektórzy widząc Ryana Reynoldsa w innych filmach, to widzą w nim Deadpoola. Ja myślę, że tutaj jest tak, że wizerunek Deadpoola jako takiej postaci, no myślę, że widzowie jedynie czego się obawiają, to obawiają się to, czy ze strony dystrybucji będzie zezwolenie na krew, na te sceny takie brutalne, no bo jednak Deadpool jest postacią, nie jest postacią ugrzecznioną. Oczywiście to jest zasadnicze pytanie, na ile to wszystko będzie posunięte tak mocno do tego. No, pamiętamy słynną, że tak powiem, wersję dla dzieci Deadpoola, czyli wersję świąteczną, która się pojawia bez przekleństw, bez wulgaryzmów. Więc myślę, że tutaj jest bardzo, bardzo ciężko osiągnąć to status quo i myślę, że duże oczekiwania z tym filmem są związane, zwłaszcza, że on wychodzi na wakacje, a żeby się na wakacje oderwać i pójść do kina, no to naprawdę trzeba potężnej petardy i tą petardą właśnie jest ten no film. No i od 2016 roku, kiedy pojawił się pierwszy Deadpool, no jednak zrobił trochę zamieszania i bałaganu w tym komiksowym świecie. Właśnie mówię o tej filmowej wersji Deadpoola, nie komiksowej, prawda? I dwa lata później wchodzi następny i te dwa filmy nagle okazały się, cieszą się, inaczej, rywalizują na dobre z Avengersami. O. Tak, znaczy, a te klasyczne uniwersum Marvela spada jakość tego, bo widzimy, jakie ostatnio klapy ponosiły produkcje marvelowskie, więc myślę, że Deadpool jest takim też kołem ratunkowym. Nie? Wszyscy myślą, są przekonani święci, że tutaj nie można nic sknocić. No właśnie, to skoro właśnie o tym mówisz, to zasięgnąłem takiego cytatu, czy Logan Wolverine to najlepszy film w historii, a promując widowisko Deadpool and Wolverine, Reynolds postawił taką właśnie tezę, zwrócił też uwagę, co łączy filmy, których bohaterami są zarówno Deadpool, jak i Wolverine. No i zarówno Deadpool 16, Logan 17, właśnie to, o czym sam powiedziałeś, wnieśli coś nowego, świeży powiew. No i czy rzeczywiście nagle okaże się, że ten Deadpool i Wolverine to jest jeszcze mocniejsze, ciekawsze uderzenie, czy to jest rzeczywiście szansa? Wydaje mi się, że jest szansa, bo mamy kontrast. Nawet jak sobie zobaczymy plakaty, czy jakieś tam inne newsy,
to kolorystyka, czyli kontrast kolorów, kostiumów. Myślę, że tutaj wszystko się pojawia. Nie? Tak jak powiedziałeś, przyjaźń aktorów też, to wszystko będzie miało znaczenie. To wszystko będzie współgrało, będzie grało i myślę, że no, nie można sobie pozwolić tutaj na to, żeby... Sama materia jest na tyle mocna, że myślę, że wszyscy fani pojawią się na pewno, ale podejrzewam, że też wszyscy spragnieni jakiegoś kina innego na wakacje niż kina wakacyjnego, romantycznego, pięknego, bajkowego będą chcieli... Aczkolwiek to bajka, umówmy się, no. Tak, taka, ale taka dla dorosłych. Dla dorosłych. No i właśnie za kamerą, bo zbliżamy się do pytania konkursowego, no to za kamerą Sean Louis. Też dobrze znana postać reżyserska. Tak, to jest bardzo, bardzo znany reżyser, ale myślę, że tutaj to jest naprawdę, myślę, że ktoś, kto zna się na rzeczy. Niejedną superprodukcję ma na swoim koncie, w swojej biografii, więc myślę, że to jest bardzo fajna opcja. No i właśnie, kiedy sobie przypominam, bo wspomnieliśmy o tym okresie wakacyjnym, to te Deadpoole wcześniejsze właśnie się też pojawiały, mam wrażenie, w takich wakacyjnych okresach i to był taki trochę film wrzucony właśnie między te duże sagi, o których sam wspomniałeś, które się pojawiały na przykład na koniec roku, czy tam na początek roku, myślę o Avengersach, a właśnie Deadpool był takim produktem iście wakacyjnym, jak to się mówi, w schłodzonej klimatyzowanej sali. Było tam w cudzysłowie mnóstwo wybuchów, o których też wspominaliśmy. To co? To może teraz wybuchniemy dla Państwa pytaniem konkursowym. No właśnie, dobrze? Bo świat po Barbie i Oppenheimerze wygląda zupełnie inaczej. To znaczy się kino dokonało pewnej wolty. Domena filmów wakacyjnych stała się zupełnie inna. Mhm. Czyli to już jest tak, że kto nie wierzył, że takie dwa filmy mogą przyciągnąć wakacje widzów do kina i narobić takiego fermentu frekwencyjnego w box office, to nie wierzył. Dlatego tutaj skupimy się może na takich niuansach. Wspominaliśmy o kostiumach naszych głównych bohaterów i wystarczy podać kolorystykę kostiumów bohaterów, czyli Deadpoola i Wolverina. Jeżeli ktoś się przygotowuje do tego filmu, albo jeżeli siedzi w tym po uszy, to będzie doskonale wiedział, jaka kolorystyka tych kostiumów jest, a przy okazji kreacje wakacyjne, które będą zachęcały do przyjścia do kina, będzie można obserwować po kolorach Deadpool, Team Wolverine. Myślę, że powinniśmy jednak podawać przynajmniej dwa kolory, bo każdy z nich się symbolizuje dwójką kolorów. Można to zrobić w ten sposób, że Deadpool kolory takie i takie, Wolverine kolory takie i takie. No to myślę, że proszę Państwa, iście wakacyjne, fajne pytanie dla Państwa, a odpowiedzi ślemy jak zwykle pod adres czasnaseans@czasnaopole.pl. Dwie pierwsze prawidłowe honorujemy nagrodami od sieci Kin Helios. No i powiem Ci szczerze, tak na koniec, że jestem bardzo ciekaw to, o czym wspomniałeś, też i języka w tym filmie, dlatego że język Wolverina jednak i Logana różnił się trochę od tego nietrzymania języka Deadpoola. Za język Deadpoola, prawda? Jestem ciekaw, co tutaj wymyślili. Aczkolwiek ciężar filmu dla dorosłych dźwigają obydwaj. No to zobaczymy, co z tego wyniknie. Drodzy Państwo, zapraszamy. W każdym razie przypomnę, premiera Deadpool i Wolverine przed nami, a my widzimy się już na kolejnym spotkaniu w przyszłym miesiącu, w sierpniu. Rafał Mościcki, dziękuję Ci bardzo za to spotkanie ostatnie lipcowe. Zapraszamy Państwa na kolejny program za tydzień.